Jak obliczyć wymagany przepływ instalacji? Wystarczy skorzystać z prostego wzoru, do którego musicie podstawić moc obiegu grzewczego, gdzie w przypadku zaworów czterodrogowych równa się to mocy waszego źródła ciepła, a następnie musicie podstawić również różnicę temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem. My wyznaczyliśmy to dla 30 kW oraz dla różnicy temperatur wynoszącą 15 stopni Celsjusza.